bez komentarza, szanowni państwo. Tu jest pamiątkowa właśnie statuetka i podpisie 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy Białystok od dowódcy 18 Pułku Rozpoznawczego Białystoku. To jest szczególny egzemplarz, który ostatnio właśnie wyszedł i świadczy o tym, że bardzo wysoko pan pułkownik został oceniony w swojej działalności. I od pana pułkownika Lachowskiego również gratulacje przesyłam. Szanowny pan pułkownik Włodzimierz Cieszkowski, prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W imieniu własnym żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w dniu 99. urodzin składam serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę w zakresie krzewienia wartości patriotycznych. Pragnę złożyć wyrazy szczerego uznania dla pańskiej postawy jako żołnierza i człowieka. Niech szacunek i miłość najbliższych dodadzą sił do realizacji planów i zamierzeń, a ludzka życzliwość towarzyszy panu na każdym kroku. Z wyrazami szacunku wraz z najlepszymi życzeniami szef pułkownik dr Grzegorz Konopka. Chciałbym zaznaczyć, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacyjne to dawne wojewódzki sztab wojskowy. On został przeformowany w tym roku, dosłownie miesiąc temu, i pan pułkownik dr Konopka Grzegorz, on pana pułkownika wielokrotnie z nim się spotykał i również bardzo wysoko ceni jego skutecznym działaniu społecznym i komunikacyjnym. Panie pułkowniku, chciałem wskazać. W ubiegłym roku od pana pułkownika właśnie Grzegorza Konopka przyjeżdżał tutaj przedstawiciel wojewódzkiego.